Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. W dzisiejszym odcinku serii Okiem Eksperta omówimy sobie kolejny raport, jaki wykonywałem. Co to było za auto, jak wypadło, czy będzie godne uwagi, czy też nie. Wszystkiego zaraz się dowiecie. Test Maxi Mazda CX-9, samochód z 2021 roku, więc praktycznie nowy egzemplarz, nowka sztuka auto. Samochód sprowadzony z Kanady. Jednostka benzynowa 2,5 litra, generująca moc 227 koni. Przebieg, jak deklaruje sprzedawca, to tylko 1100 km, więc auto nówka. O co chodzi? Samochód sprowadzony, zarejestrowany w kraju. W ogłoszeniu mamy podany VIN, mamy podaną cenę 159 900. Dużo? Niedużo. Zapewne jak wiecie i pewnie jak podejrzewacie, samochody z rynku, czy to ze Stanów, czy z Kanady, no w 99% przyjeżdżają do Polski uszkodzone, rozbite. Tu są naprawiane i sprzedawane. No kto sprzedaje roczne auto z przebiegiem 1100 km? No nikt. No nikt nie jest chyba wariatem aż takim. No wiadomo, w tym przypadku auto zostało uszkodzone, wystawione na licytację. Sprzedawca nasz nabył ten pojazd, zrobił i go teraz sprzedaje. Co mamy w ogłoszeniu? W ogłoszeniu mamy takie informacje, bo samochód został wystawiony przez salon Mazdy, że jest to aukcja grzecznościowa, że klient, który właśnie sprzedaje ten samochód, jest ich klientem stałym, najprawdopodobniej, skoro tak idą mu na rękę i wystawiają i sprzedają mu ten pojazd, że został właśnie sprowadzony z Kanady, produkcji jest japońskiej, posiadał tylko jednego właściciela, jest w stanie perfekcyjnym, jak nowym, jest zarejestrowany w kraju i podana kwota, czyli te 159 900, jest kwotą ostateczną i nie podlega żadnej negocjacji. No, twardo postawione warunki, czyli nie mamy żadnego pola manewru. Musimy brać to, co jest, jeżeli się w ogóle zdecydujemy na zakup tego pojazdu. Ok, miałem podany VIN, więc stwierdziłem, sprawdzę sobie, co mamy po VIN, jaką historię tego pojazdu. Czy był uszkodzony, czy też nie? Wiedziałem, że raczej na pewno był, ale jakie to były uszkodzenia i na co w szczególności zwrócić uwagę? Owszem, nie myliłem się, znalazłem jeszcze ogłoszenie, znalazłem aukcję, gdzie ten samochód był wystawiony jako uszkodzony w Kanadzie. Uszkodzenia głównie były z tyłu, można powiedzieć w centralnej części pojazdu, czyli centralnie na środku tyłu, uszkodzony belka, uszkodzona klapa, uszkodzony zderzak, troszeczkę elementów już oczywiście podemontowanych, więc tutaj musiałem się przede wszystkim skupić, zobaczyć jak to zostało zrobione, na jakich częściach, czy zgodnie ze sztuką, czy też nie. Umówiłem się ze sprzedawcą, jadę na miejsce, zaczynam oględziny. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Na pierwszy rzut oka naprawdę samochód prezentował się fajnie, można powiedzieć perfekcyjnie został przygotowany pod sprzedaż. Czysty, wypolerowany, odświeżony, na auto jak nowe. No owszem, lakier nosił jakieś takie drobne jakieś ryski, drobne jakieś mankamenty, minimalne jakieś tam ślady, można powiedzieć, tych napraw, jakie były. Natomiast ogólnie naprawdę prezentował się bardzo ładnie. Pod czujnikiem lakieru, co nam wyszło? Pod czujnikiem lakieru, o dziwo, samochód cały w oryginalnej warstwie lakierniczej. No fajnie, to już się dobrze zapowiada, że zostało to dobrze zrobione. Elementy, które pewnie uległy uszkodzeniu, zostały wymienione na elementy w oryginalnej warstwie lakierniczej. Co do szyb, szyby wszystkie oryginalne, znakowane logiem producenta, kolejny plus. Co do opon, opony z 2020 roku, więc jeszcze fabryczne na felgach aluminiowych 20-calowych, felgi, jakieś minimalne ślady eksploatacji, nic szczególnego. Więc jakby nie patrzeć, z zewnątrz samochód całkiem fajnie wypada. Szczeliny mniej więcej równe, samochód dobrze złożony, dobrze wszystko spasowane. Nie raziło nic po oczach. No okej, fajnie. Idziemy do środka. Kontrola wewnętrzna. Jak tam tutaj się nam przedstawia sytuacja? Czy tu jakieś będą jakieś minusy, mankamenty? Technicznie powiem szczerze, samochód również w porządku. Wszystko, co mogłem kliknąć, dotknąć, uruchomić, wszystko jak najbardziej sprawne. Jakieś normalne, minimalne ślady użytkowania. Oświetlenie sprawne i kompletne. Tutaj z dwoma takimi minusami.
brak światła przeciwdzielnego tylnego, co jest oczywiście wymogiem koniecznym u nas w kraju. Nie wiem, jak samochód przeszedł przegląd, nie mając tego światła, no ale to już nie pierwszy i nie ostatni, podejrzewam, przypadek, gdzie oglądam takie auto, które nie ma tego światła, a ma badanie techniczne. I światła postojowe przednie posiadały pomarańczowe żaróweczki. No tutaj kwestia tylko po prostu wymiany na żarówki światła naszej tej barwy ciepłej. Co więcej tutaj w środku? Środek nie nosił jakichś śladów uszkodzeń, demontażu, nie posiadał jakichś większych przypaleń, zniszczeń, zadrapań. No auto ma niewielki przebieg, jest praktycznie nowe, więc wszystko ładnie się nam tutaj przedstawiało. Jeszcze z takich minusów, coś się stało z fotelem pasażera. Tutaj fotel oczywiście w elektryce, natomiast oparcie fotela pasażera podczas regulacji, no ewidentnie coś tam się stało z mechanizmem, bo ten mechanizm nam przeskakiwał takie strzelanie, że wydawał takie dźwięki, więc nieprzyjemne dla ucha. Coś tam jest nie tak, no trzeba by było to się temu przyglądać, rozebrać i naprawić tą usterkę. Tyle w środku. Lecimy na zewnątrz, komora silnika, komora bagażnika. Co do komory silnika? No pojazd nie był uszkodzony przodem, więc najprawdopodobniej tutaj się nic takiego nie działo. No i to się faktycznie potwierdza. Płyny eksploatacyjne w porządku. Rozruch wykonałem na zimnym silniku. Samochód ładnie oczywiście nam odpalił, bez jakichś niepokojących objawów, odgłosów i tak dalej. Nie było żadnych oczywiście wycieków. Oczywiście filtry, oleje, rozrząd, takie rzeczy. No jeszcze jest to wszystko fabryczne. Samochód praktycznie nie ma żadnego przebiegu. Jest nowy, świeży, więc tutaj nikt nic nie robił, nikt nic nie ingerował. Można sobie wymienić. Będzie się miało świeże, pewne, żeby to można było sobie bezpiecznie eksploatować. Tutaj w komorze silnika nie było żadnych jakichś śladów demontażu, ani błotników, ani komory, ani lamp. Lampy przednie fabryczne, oryginalne, więc tutaj wszystko jak najbardziej w porządku. Co do komory bagażnika, oczywiście nosiła ona jakieś tam ślady użytkowania, jakieś drobne takie mankamenty. Głównie podejrzewam przez to, że tam było to uszkodzenie i niektóre te materiały pewnie były kupione, jakieś używane, część nowych, część używanych, to wszystko było demontowane, składane na nowo. Tutaj oczywiście elementy jak zderzak, lampy, tylna pokrywa klapy, te elementy nosiły ślady demontażu, na śrubach było to widoczne. Oczywiście były ślady napraw blacharsko-lakierniczych tutaj we wnęce koła i było to również widoczne. No nie dało się tego ukryć, no było auto uszkodzone, no zostało to zrobione, ale powiem szczerze, zostało to zrobione naprawdę dobrze i zgodnie ze sztuką. Na dobrych częściach, na dobrych materiałach, w większości w oryginałach, więc powiem szczerze, dla laika, jakby nie sprawdził winu, przyjechał tylko z czujnikiem albo nawet bez, no szczerze mówiąc, jakby ktoś o tym nie poinformował, to najprawdopodobniej stwierdziłby, że to auto nie miało żadnej szkody, żadnej kolizji. Więc zostało to naprawdę zrobione dość dobrze. Kolejnym etapem jazda. No powiem szczerze tutaj, jak to prawie przy nowym samochodzie, samochód naprawdę fajnie zachowywał się, przyspieszał podczas hamowania, przyspieszania, utrzymywał swój tor jazdy, skrzynia automatyczna naprawdę działała nam ładnie, płynnie, bez żadnych szarpnięć, przeciągnięć i tak dalej. No, można powiedzieć, no czego tu oczekiwać na nowy samochód? No zgadza się, no ale musimy sprawdzić to kompleksowo. No olejowocz wiadomo, jeżeli by ktoś tam, no przecież nikt nie wymieniał. Olej jest świeży, przebieg jest żaden, więc jest jeszcze fabryczny. Poziom hałasu jak najbardziej w porządku, zawieszeniowo również jak najbardziej ok, nie dochodziły żadne niepokojące odgłosy. Również z układu hamulcowego jak najbardziej wszystko na plus. Owszem, jazdę wykonałem w warunkach miejskich, nie były to jakieś prędkości autostradowe, natomiast naprawdę samochód zachowywał się poprawnie, jak pisze sprzedawca, jak nowy. Wróciliśmy na miejsce, tutaj sprzedawca dysponował podnośnikiem, była też stacja kontroli pojazdu, więc ten samochód wzięliśmy na stację, oglądnąć go od spodu, sprawdzić, zweryfikować, co się tam dzieje. Więc tutaj od spodu również całkiem dobrze to wygląda. Osłony kompletne, nawet powiem szczerze, nie uszkodzili tego pojazdu nigdzie podczas transportu, więc żadnych jakichś tam śladów po widłach nie widziałem. Nie było żadnych wycieków, amortyzatory w porządku, tarcze, klocki minimalnie zużyte, no wiadomo, żaden przebieg. Jakieś niewielkie, minimalne naloty korozyjne na elementach stalowych zawieszenia, na układzie wydechowym, natomiast sama płyta podłogowa jak najbardziej zdrowa.
No owszem, te naprawy były widoczne z tyłu, bo była tutaj robiona właśnie ta wnęka koła, tutaj te elementy, była wymieniona belka tylna, była klapa, zderzak i tak dalej, więc tutaj było to widoczne, natomiast zostało to zrobione dobrze, zgodnie ze sztuką, nie mam się czego, powiem szczerze, czepiać. Jakby wszyscy robili tak te auta, to byłoby naprawdę ok. Tyle od spodu. Podłączyłem później również samochód pod komputer diagnostyczny. Tutaj nie było żadnych błędów w głównych sterownikach, jak silnik, skrzynia, poduszki, moduł ABS, moduł komfortu i tak dalej, więc wszędzie było czysto. Tutaj również podczas tej kolizji, która miała miejsce, pirotechnika nie uległa uszkodzeniu. Tutaj ani kurtyny, ani poduszki, tutaj wiadomo, czołowe, wszystko jest fabrycznie. Jest to naprawdę duży plus, że pirotechnika jest na swoim miejscu. Co do dokumentacji, no wiadomo, tutaj żadnej dokumentacji do pojazdu nie mamy. Nie ma żadnej książki serwisowej, nie ma żadnych dokumentów, nie ma żadnej dokumentacji z napraw. Tutaj sprzedawcy, czyli właściciela tego pojazdu, no nie było podczas tych oględzin. Ten samochód został wstawiony, tak jak wspomniałem, do salonu i tylko sprzedawca go udostępniał, więc nie miał zbyt dużej wiedzy na temat tego auta. No to można powiedzieć taki minus, bo no z pierwszej ręki nie miałem informacji. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. I teraz mamy już omówiony cały pakiet. Czy warto polecić taki samochód? Tak, nie. Powiem szczerze, ja poleciłem to auto, bo myślę, że jest to fajne auto, które jest jak najbardziej godne uwagi. Ma jakąś tam historię blacharsko-lakierniczą, jakąś tam przygodę, ale zostało to naprawdę zrobione dobrze, zgodnie ze sztuką. Nie jest to widoczne gołym okiem. Jeżeli się ktoś nie zna, nie ma takiej nawet wiedzy, no to powiem szczerze, nawet by nie był tego świadom, że cokolwiek w tym aucie było robione i jakąkolwiek on miał tam przeszłość kolizyjną. Jest to nowe auto, bo auto ma raptem 1,5 roku. Tam sprzedawca deklarował przebieg 1100 km, obecnie miał tam 1223 km, więc to jest minimalna różnica. Co do kwoty, no podał, że to jest kwota ostateczna i nie podlega negocjacji. Ja bym coś tam spróbował delikatnie jeszcze ponegocjować, może by mi się coś udało jeszcze wytargować, natomiast według mnie auto jest jak najbardziej godne polecenia. Oczywiście ostateczna decyzja należy do naszego klienta, bo nie wiem, jakie on ma oczekiwania. Może liczył na to, że to auto nie miało żadnych przygód i jest w perfekcyjnym stanie tip-top. Natomiast w tym przypadku, po tych oględzinach, stwierdzam, że te naprawy zostały zrobione w porządku, zgodnie ze sztuką. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Samochód jest bezpieczny i bezpiecznie go można użytkować. Według mnie jest to auto godne polecenia. Zgadzacie się ze mną? Tak, nie, jakie jest wasze zdanie? Może ktoś był, może oglądał, może ktoś posiada taką Mazdę i miał podobne na przykład uszkodzenia albo sprowadził z podobnymi uszkodzeniami. Wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzach, a my widzimy się niebawem po kolejnych oględzinach, na które was bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli się podobało, to wiecie, co macie robić. Łapka, subskrypcja, udostępnianie. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Na razie, cześć.